Na motocyklistów po ostatnim makabrycznym wypadku na ulicy utrata wylała się fala hejtu. Zaledwie kilka procent komentujących zdarzenie w mediach społecznościowych wyraziło współczucie najbliższym 31-letniego mężczyzny, który zginął. Najczęściej jesteśmy wyzywani za hałas, za szybkość, za to, że nie stoimy w korku, za to, że wyprzedzamy. Każdy powód jest dobry, mówią miłośnicy dwóch kółek. Trudno zgadnąć, skąd w kierowcach samochodów tyle nienawiści do motocyklistów. Być może to sposób na usprawiedliwienie własnych słabości i błędów, bo statystyki są nieubłagane. W ciągu ostatnich 3 miesięcy doszło na drogach Suwalszczyzny do 8 zdarzeń z udziałem motocyklistów. Jednak aż 6 z nich nie zostało przez tychże motocyklistów spowodowanych. Każdy kierowca ma obowiązek zachować na drodze daleko idącą ostrożność i rozwagę i pamiętać, że zarówno kierowcy samochodów, jak i motocykli są równoprawnymi użytkownikami dróg. Dla współistnienia i szacunku dla ludzkiego życia warto częściej spoglądać w lusterka i pamiętać, że kierującego motocyklem nie chroni karoseria samochodu. W miniony czwartek na Franciszkańskiej doszło do innego zdarzenia. Tu na szczęście jadący skuterem uszedł z życiem, ale to kierujący Audi nie ustąpił mu pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia pojazdów. Zaledwie 2 dni wcześniej kierujący Toyotą jechał ulicą Witosa w kierunku ulicy Pułaskiego. Tuż przed łukiem drogi uderzyło w niego jadące sprzeciwka Audi. Mimo łuku wyprzedzało jadące przed nim BMW. Pozbawiony wyobraźni kierowca Audi zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja bardzo szybko ustaliła sprawcę. Zatrzymano go w jego mieszkaniu. Miał 3 promile alkoholu w organizmie.